do tego zdarzenia doszło tuż przed godziną 14. Z dotychczasowych policyjnych ustaleń wynika, że przy ulicy Sybiraków do punktu kasowego jednego z banków wtargnął mężczyzna w kominiarce na głowie. Najprawdopodobniej przedmiotem przypominającym pistolet steroryzował dwie będące wewnątrz pracownice i zabrał pieniądze. Wybiegł następnie, ściągając również kominiarkę z głowy. Wiadomo już, że miał krótkie włosy, najprawdopodobniej był wzrostu około 175-180 cm. Był ubrany w szarą koszulkę z krótkim rękawem, zielone, krótkie spodenki o ilości nieco poniżej kolana. Uciekł w kierunku pobliskiego lasu. W tej chwili tutaj na miejscu trwają czynności policyjne. Policjanci też rozpoczęli pościg za sprawcą.